Jakbym miała powiedzieć, kto mówi otwarcie o zdrowiu psychicznym? Bardziej dzieci i młodzież niż my dorośli. I to, do czego my chcemy zachęcać, to przede wszystkim do normalizowania sięgania po pomoc i do tego, żeby za chwilę stało się codziennością to, że tak jak idziemy do lekarza, kiedy boli nas głowa czy noga, to tak samo, kiedy boli nas wnętrze i czujemy dyskomfort, czy jesteśmy w kryzysie psychicznym, to po prostu idziemy do specjalisty, czyli idziemy do psychologa, psychoterapeuty, do psychiatry. Ale żeby się tak też stało, to musimy zacząć o tym bardzo otwarcie mówić. I my dorośli nie do końca jesteśmy przygotowani do tego, żeby mówić otwarcie o zdrowiu psychicznym. A to, co my chcemy w Fundacji Unaweza i w projekcie Młode Głowy bardzo normalizować, to właśnie to, żeby też wyposażać dorosłych i dzieci w takie narzędzia, które będą ułatwiały pierwszą pomoc psychologiczną. Czyli, że kiedy jest wokół nas ktoś, kto cierpi, to nie musimy czekać w długiej kolejce do specjalisty, ale mamy wokół siebie kompetentnych dorosłych, którzy mogą nam pomóc zaopiekować się w tej sytuacji. Proszę Pani, bardzo często mówimy o tym, że nie słyszymy, że dziecko chce coś wykrzyczeć, prawda? To się zdarza niestety coraz częściej. No bo się boimy, bo sami jesteśmy, ja jestem rocznik 7-6, ja jestem z pokolenia, w którym mało rozmawialiśmy ze swoimi rodzicami o swoich problemach. I dzisiaj ja jestem rodzicem i pokolenie rodziców, które ma dzisiaj dzieci, ja mam dwójkę dorosłych dzieci, 19, 23 i mogę powiedzieć na podstawie nawet swojego własnego doświadczenia, że jesteśmy rodzicami niegotowymi do takiej otwartej rozmowy o zdrowiu psychicznym, adekwatnej do potrzeb i możliwości naszych dzieci. I chciałabym, żeby to w naszym społeczeństwie się zmieniało, żeby się zmieniała taka dojrzałość do tego, żeby takie tematy podejmować i nie bać się ich po prostu. Nie bać się tej rozmowy i też nie oczekiwać od siebie, że musimy być specjalistami. Czy nie jest trochę winy w nas? Jesteśmy coraz bardziej pobłażliwi. Dzieci są w cudzysłowie narażone na cywilizację XXI wieku, która nam przecież nie towarzyszyła. I nie wolno ich winić za to, że mają tyle bodźców, których myśmy nie mieli. Dlatego dzieci trzeba chronić. Ja jestem osobą, która głośno mówi o tym, że dzieci należy chronić i to my dorośli, znaczące osoby dorosłe w życiu dzieci i młodzieży, jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby te dzieci chronić przed tym, co jest dla dzieci szkodliwe, a uczyć i kształtować w nich postawy, które będą pomagały do tego, żeby też krytycznie radziły sobie w takim dynamicznie zmieniającym się świecie. Natomiast nie może być też tak, że dorośli będą przenosić odpowiedzialność za radzenie sobie z trudnymi sytuacjami związanymi na przykład z niebezpieczeństwem, które czyha na nie w internecie. My musimy też jako dorośli wypracowywać rozwiązania prawne do tego, żeby chronić dzieci. Proszę Pani, mówiliśmy bardzo często, że zło przychodzi z Zachodu. W cudzysłowie mówię o pewnych kulturowych elementach, czy o popkulturze, czy o kulturze masowej. Dzisiaj gdzie jesteśmy, w jakim miejscu Europy, jeśli chodzi właśnie o to, co dzieje się ze zdrowiem psychicznym, zarówno dzieci, młodzieży, jak i nas dorosłych. Chyba nie można zrzucać i zwalać na zewnętrzne przeszkody, ale często wszystko dzieje się tutaj wewnątrz. U nas, niestety. Ja w ogóle jestem daleka od takiego myślenia i chcę powiedzieć, że no niestety jesteśmy na niezaszczytnym drugim miejscu, jeśli chodzi o podjęte i zakończone śmiercią próby samobójcze dzieci i młodzieży w Europie. Więc skoro jesteśmy na drugim miejscu, no to świadczy o tym, że coś złego dzieje się jednak w naszym kraju, prawda? I to jest tak, że skoro dzieje się źle, a będę o tym dzisiaj mówić, bo po prostu ta pomoc jest niewystarczająca, no to jako odpowiedzialni dorośli musimy się skoncentrować nie na tym, że gdzieś tam jest jakiś wyimaginowany wróg, tylko że nasze dzieci wołają o pomoc i skoro wołają o pomoc, to my dorośli musimy tę pomoc im zapewnić jak najszybciej i jak najlepiej.